Czołem, żołnierze! Czołem, panie Króliku! Państwo, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach rozpoczęło proces szkolenia pierwszej w 2018 roku grupy ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych. Czeka ich intensywne szkolenie, w ramach którego będą zdobywali wiedzę oraz umiejętności z zakresu wojskowości. Elewi, za niespełna 4 miesiące stanowić będziecie część systemu obronnego naszego państwa. Będziecie elementarnym ogniwem w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych, jako bastion, który będzie trudno pokonać. Ale żeby tak się stało, waszym zadaniem jest przede wszystkim przygotowanie się do tej roli. Wasi przełożeni, począwszy od dowódcy kompanii, poprzez szefa kompanii, dowódców plutonów, dowódców drużyn, będą wam w tym pomagali, dokładając wszelkich starań, aby szkolenie, które będzie realizowane, było wykonane na najwyższym poziomie. Szanowni elewi, już za chwilę w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczę wam broń. Jest to chwila doniosła, jest to chwila bardzo ważna dla was przede wszystkim. Jest to duża odpowiedzialność. Niech ta broń, którą otrzymacie, będzie tylko i wyłącznie elementem utrzymania pokoju oraz bezpieczeństwa naszego kraju. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część dzisiejszej uroczystości. Za chwilę broń odbierze delegacja elewów pierwszego turnusu służby przygotowawczej. Pozostali elewi broń otrzymają z rąk dowódcy kompanii w pododdziele. Broń wręczy komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, pan pułkownik Paweł Chabielski. Broń otrzymają szeregowy elew Tomasz Dubaj, szeregowy elew Maciej Dąbrowski, szeregowy elew Dominika Marek, szeregowy elew Piotr Ciński. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczę panu broń. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczę panu broń. Chwała ojczyźnie. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczę panu broń. Chwała ojczyźnie. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczę pani broń. Chwała ojczyźnie. Co czuła pani, kiedy dostała pani broń z rąk komendanta? Na pewno czułam się dumna. W ogóle zszokowana, że jestem w pierwszej czwórce, że tutaj występuję. Bardzo się cieszę, że byłam wybrana. A czy wcześniej miała pani do czynienia z bronią? Jedynie na strzelnicy, ze znajomymi, pod okiem oczywiście osób uprawnionych. Może dwa razy, ale niedużo. Życzę pani wytrwałości i skończenia tego kursu. I za 4 miesiące życzę zdania pozytywnie egzaminów. Co pan czuł, otrzymując broń z rąk komendanta? Czułem rozpierającą niedumę. Od dzieciństwa czułem powołania do bycia żołnierzem. Najpierw byłem harcerzem, później wstąpiłem do klasy mundurowej, a teraz wstąpiłem na szkolenie przygotowawcze. A czy pan miał wcześniej do czynienia z bronią? Tak jest. W liceum regularnie strzelałem. Szeregowy elew Maciej Dąbrowski. Po głosie słyszę, że był nadwyrężony. Od czego? Tak jest. Codziennie rano i przez cały dzień towarzyszy naszemu plutonowi głośny i wyraźny śpiew. A rozumiem. Czyli daje pan z siebie wszystko? Tak jest. Jestem prowadzącym śpiewanie. O, to pięknie. To bardzo ładnie. No dzisiaj odbyła się uroczystość wręczenia broni. Został pan wyróżniony jako jeden z czwórki. Otrzymał pan broń z rąk komendanta. Co pan czuł? Rozpierającą dumę. No, od najmłodszych lat chcę zostać zawodowym żołnierzem. Pana również zapytam o motywację wstąpienia do wojska. Klasa mundurowa i od tego się zaczęło. Poligony, wyjazdy.
A, czyli kontynuacja, no zaznał pan tego życia i nadal je pan lubi, tak? Dokładnie, jak najbardziej. Bardzo panu dziękuję.